firma Hacharbud i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu. Siemaneczko, witamy i za bramę się zabieramy. Znaczy dzisiaj to chcemy wylać fundamencik, na tym mi głównie zależy. Tak jak widać, brama panelowa. Tylko pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. No bo pierwszy raz bramę montuję. Ale przeważnie widziałem, że rolki po prostu osobno na fundamencie się montuje, no i słupek osobno, nie? A tutaj zobaczcie, całe takie ustrojstwo jest uspawane. No myślę, że to jest też dobry temat, będzie to sztywne. Całe w całości, że tak powiem. Już mamy odmierzone, że nie trzeba nic mierzyć, prawda? Bo już jest przykręcone, także nic nie wymyślimy innego. Manewr jaki mamy, no to tutaj widać tyle tych śrub, czyli te rolki możemy jeszcze tak jakby o tyle sobie podnieść, obniżyć. No i przyszły jeszcze takie kotwy do tego. Także to powinno być zalane już podczas zalewania fundamentu, nie? Tylko nie wiem, czy to zalewać od razu, czy to się tak wycyrkluje, czy po prostu później wezmę na kupię pręt gwintowany twardy i na chemię, nie? Zobaczymy, albo spróbujemy wycyrklować, może się uda, jak nie to się odetnie, tylko później, żeby to nie przeszkadzało, nie? Zobaczymy. Ale fajny temat. Moim zdaniem. Tu już kółeczko najazdowe jest. Także dobra, pierwsze to odmierzamy tam, bo tam dalej na wsi akurat koparka jest, byłem, gadałem z gościem, powiedział, że nie ma problemu podskoczyć, tylko ma szeroką łychę. No ale nic, nie będziemy musieli ręcznie tego wachlować, nie? Także pierwsze co to sobie tutaj wymierzamy, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie kopać. Tak, pierwsze przymiarki. Wymierzyliśmy sobie 1,5 metra od linii ogrodzenia, prawda? 1,5 metra od linii ogrodzenia jest tamto. Czyli tamten słupek, nie? Tamten słupek i no i teraz to celujemy. No i myślę, że będzie dobrze. Tu dojdzie brama, kunoliś się nie zmieści. Dobra, no co zrobisz? Czy zrobić ciaśniej, a najwyżej lepiej panela obciąć kawałek? W razie co? Tylko żeby go nie brakło, wiesz co chodzi? Nie braknie, bo tu jeszcze ci pójdzie skupek. Już będzie z nią on trzymaj. No to 2,50 mam tu. No, a mnie do skupka to tak będzie. No to trochę za mało, wiesz? Ile jest? Tak dotąd jest 2,60. 2,50 mamy tu. 2,55. No to. To bym cofnął, to wiesz, na linią. Akurat do słupka, no. Tak? Tak, tu będzie słupek. Tak. To 2,50. Się minie tyle, nie? A wiesz, a brama się jeszcze do końca nie otworzy na pewno. No. To by się stanie do ręki. Jeszcze otworzy. Pchniemy to tam jeszcze, czy nie? No. Trzeba by jeszcze zmierzyć, jak tam prawie. Wychodzi, bo ona tam ma te kółeczko i to nie otworzy się tak na maksa. Tak, no bo tu kółeczko, tu... No. No i wiesz, tu... Sierpca. No. A to jeszcze jest w miarę, bo... Tu jest tak poskręcane, nieraz to jest taki z taką płytką, że aż dotąd... Bo mi się nie otworzy. Także tak. No i w końcu chłopaki powiedzieli, że nie będą czekać na koparkę. Także ryjemy ręcznie. Ale tu jest piaseczek, także jest ok. Najgorsze, że burze na dzisiaj zapadają. Także musimy się wyrobić, żeby nam tego nie zalało. Gdzieś tak na metra, no 1,10 m by pasowało, bo u nas strefa przemarzania jest metr, ale jest piasek jest gruntem niewysadzinowym, także to nie obowiązuje jakby. No, od razu sypiemy tam na drogę, bo
jest dół taki, także troszkę się podrówna i tyle. Jezus. Jakieś szorszenie latają. Ile już mamy tutaj? No to będzie ława jak pod chałupę, większa. Jeszcze zaszalujemy, nie? Już mamy 90. Dobra, się zaraz wyrównaj. Będzie. Także tak. No i tak, teraz zmierzyliśmy sobie 5 metrów od bramy, gdzie ma być koniec bramy, słupek, furtka, prawda? I robimy fundament równo z tym. Brama nam się dźwignie jeszcze na tych rolkach i na tym ustrojstwie 12 cm, nie? 12 cm to jest za dużo, nie? Prawda? To jest aż tyle. Ale wiadomo, tutaj będzie jeszcze... prawdopodobnie to wszystko zalejemy betonem, nie będziemy tu kostki dawać, bo jak była odwilż w tym roku, z tych pól tutaj woda normalnie płynęła tą drogą, normalnie woda płynęła, także kostkę po prostu mi się wydaje, że by zabrało, nie? Także to zabetonujemy i tyle. Lepiej mieć ten margines, nie? Jest tu ładny spadek działki z tamtej strony, także damy troszkę wyżej, nic to nie będzie przeszkadzało. Dopiero byłby problem, jakby była płaska działka, no i byśmy chcieli zrobić tutaj górkę, byśmy tu wiecznie mieli wodę, nie? A tak tu jest dobrze. Teraz przenosimy sobie na każdy ten palik do dołu. 3 centy w dół. Jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, znaczy. No i mamy zaznaczone na każdym tym paliczku poziom, tak jak nas interesuje. Kręcimy deseczki do tego, co zaznaczyliśmy. Pyk, pyk, pyk dookoła. No i zalewaliśmy. Już po taczce wlaliśmy, w sumie jedna betoniarka. Jeszcze tych gruzów się pozbędziemy. Później pręta 16 co jakiś czas wrzucimy po 2 i będzie dobrze. Proporcje na beton B20 mamy, już wam mówię, worek cementu, woda 10 litrów, 1,5 razy, czyli 15 litrów i 3 wiadra 10-litrowe piasku i 5 wiader 10-litrowych żwirów. Wtedy nam wychodzi z tych proporcji beton B20, prawda? My nie mamy żwiru, mamy piasek z jakimiś kamieniami, specjalnie taki zamówiłem do tych słupków. Proporcje zachowujemy tak jakby w ten sposób, że sypiemy 8 wiader 10-litrowych tego piasku, worek cementu, do tego plastyfikator i pewnie beton B20 nie wyjdzie, ale będzie dobrze. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Ta taczka to się nadaje. O, zalejemy. Te kotwy zamocujemy, nie? Może się uda trafić. Nie, jak wymierzymy, wszystko powinno się udać, nie? Ale widzę, że większość robi tak, że zalewają fundament, a później dopiero na chemię kotwią, nie? Tu jest trochę teoretycznie łatwiejsza sprawa, no i niełatwiejsza, no bo jak mamy wózki osobno,
Łatwiej jest później na hemie to zrobić, no bo mamy aż 8 dziur, prawda? Tu mamy tylko dwie dziury, ale z drugiej strony tutaj nie możemy się z wysokością machnąć, bo mamy tylko taką regulację. A jak pręty gwintowane sobie pod rolki zatapiacie, no to możecie sobie i takie, tak? Zrobić i macie taką regulację. Także no taka jest różnica. Tutaj jakby mamy mniejszy margines błędu. Kręcić pręta 16. Wiesz co, Stasiu, może dawaj bardziej zagniemy. Tak na krzyż się rzuci, żeby to było skrzyżowane. Daj. Tak jedną rurką to nie? No. Odbija. Na krzyż się rzuci i będzie... Będzie dobrze. O, drugiego taki. Później dolejemy trochę znowu. Powrzucamy, takich ścinków nam zostało. Także powrzuca się i tyle. Zaraz weźmiemy to, nie? Wymierzymy, gdzieś tam wypuścimy, żeby był prąd, że tak powiem. No. Dzisiaj decyzja padła, że robimy tutaj, bo wczoraj byliśmy na szczepieniu z Iwonką i ze Stasiem. No i w nocy Iwonka i Stasiu mieli gorączkę, także decyzja padła, że przyjeżdżamy tutaj. Nie będziemy ryzykować, wchodzić na rusztowanie, nie ma żartów. Także na spokojnie tutaj sobie robimy, nie? Także jutro myślę, że też odpuścimy tam. No jednak to jest praca na wysokości, nie ma co ryzykować, nie? A widać, Stasiu uparty, nie odpuszcza. A wiecie jak to jest. W ferworze walki, na rusztowaniu jeszcze jest upał, do tego gorączka, no już im pospadała ta gorączka, ale lepiej dwa dni se odpuścić na spokojnie, na luzie. Mnie jakoś nie ruszyło nic, ale... Ale. Także tak to wygląda. Czekaj, to będzie tak. Teraz tak, tu mamy 128 od tego, prawda? To zejdzie na dół, także musimy to ustawić tak, żeby było równo z tym. Rozumiecie? I chcemy dwie deseczki przykręcić tam, gdzie mają być te kotwy. Rozstaw między nimi jest równe 150. No i tak jeszcze wykręciłem tutaj tyle, żeby była regulacja, jakby w razie trzeba było to podnieść. I od dołu mamy 37. Tak patrzę, od dołu 37. Dobra, to sobie tu rozmierzymy, Stasiu, te dwie deski damy i zobaczymy, wiesz. Bo jeszcze kamoli nawrzucaliśmy. I teraz, żeby nie było, że nam szpilki nie wejdą. 171,5. Tu i tu zaznaczyliśmy sobie tą samą odległość od ogrodzenia. No i tutaj 150 powinno być w tych miejscach od do. No i jest. Także luks. Tu mamy 150. Tu jeszcze jest regulacja na boki, także będzie dobrze. Dobra, no co, możemy to zaalać i... dajemy to? Co? No. Też można by, wiesz co, Stasiu, czekaj, odmierzymy i przykręć... No, przyczepimy do tego, tylko żeby nie wyszło, wiesz, w rolce czy gdzieś tam. Bo... Nie, bo to będzie zasilanie do tego. Do napędu, nie? To napęd będzie gdzieś tu. Domniewam. No gdzie zrobimy, tam będzie napęd, no. Z ludzi. Zresztą trzeba zobaczyć. Nie, no bo jak tamto się otworzy z tą przeciwwagą, no to w tej samej pozycji się ustawi, co to, nie? Także tak. No i puściliśmy tutaj tego arota. Zasypię piaskiem.
podwójnie w razie co, w razie czego będzie. Będą dwa. Zasypię, żeby go nie zabetonować z tej strony. Później się dołem jakoś puści, nie? O. Może takiego mokrego z góry. Ops. No dobra. Starczy będzie. No i mamy zalane. Także jeszcze ściągniemy. I te szpilki, kotwy zamocujemy. I niech seschnie. Wiąże. I teraz tak. 5 cm ma ten celownik. Kontrola ta ma 2,5 cm. No i to mamy 5, także wypuszczam nad to 9 cm. Tu mamy zaznaczoną odległość. Ta-da-ta-ta-da. 9 cm z tego względu, żeby było manewr. Dobra, jeszcze zaraz Stasiu zmierzymy do tego. Tego do tamtego. Czy to się nic nie przestawiło? Co? Od ogrodzenia, no, żeby one były równo, żeby szło z ogrodzeniem. O. Wiecie, o co chodzi? Żeby było tą samą linię trzymało co ogrodzenie. To będzie to jakoś wyglądać, nie? No chyba za bardzo. Idealnie. Idealnie, panie. Dobra. Zaraz skontrolujemy, zmierzymy. Jeszcze tyle będzie manewru w razie czego, nie? Że można będzie o tyle podnieść całe to ustrojstwo. Trzeba by jakieś wtedy blachy i coś konstruować. Ale będzie dobrze. Powinno być dobrze. Niwelator chyba nie kłamie. No i sprawdzamy, nie? Czy wszystko gra. Masz? 171,5. Dobra, weź tam. Odłoś. No. 150. Idealnie. No i dobra. Jak się nic nie skurczy przez noc, to powinno pasować, nie? Jeśli podobają Ci się nasze materiały, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie odnajdziecie nasze hitowe projekty, grupę Facebook. Trzymajcie się i do następnego.